Dlaczego jakiś głupi Jelcyn został wybrany na premiera Rosji? No ze wsi wzięli jakiegoś tego. A co on zrobił przez te tam chyba 5 lat, co był, czy 4? No sprzedał całe archiwum GRU do Nowego Jorku, łącznie z Afganistanem, a tam siedzą Amerykanie, czyli wszystkich agentów ruskich oddał Amerykanom. I sprzedał połowę Jakucji, tam gdzie są te kopalnie diamentów, Oppenheimerowi. Oppenheimer to jest City of London Corporation. No to jak? A w ogóle to jest, no nie znam metryki, ale fakt, że Jelcyn to jest prawnukiem Geszera. To jest taki facet, który Lenina opłacał. On miał 5 żon. No i jednym z tych, to tam jak był w Rosji akurat, pracował dla wywiadu niemieckiego, to tam spłodził i tym to jest Jelcyn. Czyli to jest rodzina. Nie, uchodźcy to, moim zdaniem to jest proste. Fema, jak to tam się mówiło? Fema. To jest to. Oni chcą sprowadzić to, co kiedyś w filmach pokazywali już science fiction. Że będą tylko miasteczka dla tych ludzi mieszkających tam w barakach jakichś, czy przyczepach kempingowych i to będzie wszystko zamknięte i będą rano wstawali, szli do fabryki, która będzie gdzieś tam obok i potem wracali do tych swoich baraków i koniec. I to chodzi o to i po to robią tych uchodźców, wprowadzają i tak dalej. No, nie ma żadnego uzasadnienia. Tylko, żeby terror jak gdyby zapanował, i ludzie w pewnym momencie, jak ten terror narośnie, będą zgodzą się na wszystko, byle był święty spokój. Ale Szwecja na przykład była jedynym państwem, który robił wybuchy atomowe na tych Lapuńczykach i też cisza. No i co? Nikt o tym nie mówi. Cisza, nie wolno. A tam na pewno jest teren skażony i do dzisiaj. I Lapuńczycy żyją i nikt ich nie rusza. Także spokojnie. Niech pan zobaczy, ostatni wybuch był w 56 roku, 60, 70, 80, 90, 2000, 2016. 60 lat minęło. W żadnym podręczniku pan nie znajdzie. Pan gdziekolwiek czyta o atomie, to Szwecja? Nie, jak na, gdzie tam w ogóle? Nie ma żadnego kraju, który ma elektrownie jądrowe, by nie robił tego dla wojska. A jak robił dla wojska, to robił wybuchy. Niemcy o 1936 roku mieli elektrownię, a wybuchy były już w 1941 i 2 roku. Tu nad Bornholmem i tam gdzieś jeszcze do tego Hamburga. A teraz niech się pan zainteresuje. Argentyna produkuje, ma tą elektrownię atomową, coś tam robi, a gdzie odpady daje? Kto zabiera ten wzbogacony uran? Cisza. Ten uran idzie tylko do przeróbki, po to jest elektrownia atomowa. On idzie do przeróbki na bomby. Do niczego innego nie ma. Nie ma po co. Tylko to robią, nic więcej. Tutaj najlepiej Czałszewsku. Nie wiem, czy pan był w latach 70. Nie, pana nie było tam. Moi koledzy, do Rumunii można było jeździć na wycieczki. No i pojechali z plecakami. No i przyszli do jakiejś wioski po chleb. No kolejka, więc oni też stanęli, przychodzą. No i on tam w góry gdzieś tego, to chciał 10 bochenków. Zrobił się taki szum, taki jazgot, że on w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Nie ten. No i mu wytłumaczyli, że on, tak ekspedientka, że ona mu musi dać te 10 bochenków, bo on jest cudzoziemiec. Ale jak ona da jemu, to ta kolejka nie dostanie chleba. I ci dzieci, te dzieci nie będą miały co jeść. No to on wziął tylko 2 i prosił, żeby tam następny ten, żeby szedł jeszcze raz, bo tam taki był przydział chleba, że tylko na każdego przychodziło do sklepu tyle, ile tam trzeba i nic więcej. A co zrobił Czałszewsku? No dały im do tych skórnych chat i tak dalej lodówkę albo pralkę. No i wszyscy byli zadowoleni. O, jaki on dobry, mamy pralkę, czy mamy lodówkę. Nie można człowiekowi dać więcej, niż on jest w stanie zrozumieć. Co zrobiono u nas? Lata 70., 80. Na Morenie, te wioski, które tu były, tych ludzi przesiedlono do bloków. No ja wiem, bo ja chodziłem z sanepidem. W wannie świnia, na balkonie kury albo króliki. No bo on to miał, to było jego. Dlaczego on miał to stracić? Rozumie pan?
Człowiek nie może dostać nic więcej niż w stanie je zjeść, bo zawsze z tego wyjdzie jaja. A u nas zrobiono, że dano im więcej, bo dano im czworaki. Piętrowe, ale czworaki. On miał ogródek, miał to, a teraz nie ma nic. Na tym polega rządzenie ludźmi. Musi być całkowicie uzależniony ode mnie, to będzie robił to, co ja każę. Podam panu taki zupełnie prosty przykład, jak to rządzenie przebiega. Politechnika Poznańska wymyśliła taki prosty system, na małżach oparty, przepływu zdrowej wody. Czyli są akwaria na odpowiednie pierwiastki, bo tam każda małża trochę inaczej reagowała. Miały dwie elektrody do skorupy. No i jak była zła woda, to małża się zamykała, rozbiło się zwarcie, paliły się tego, odcinały wodę. No to był 92 rok chyba. Ja starałem się to wprowadzić w Gdańsku, dlatego że w Gdańsku te osiedla mają dopływ zazwyczaj z jednej strony. Czyli łatwo było, czy woda jest zatruta, czy nie. Nie pozwolili. Bo małży się przekupić nie da, oszukać się nie da. Jakby była woda, za dużo chloru czy coś, to małba już zamykała, odcinałoby dla całego osiedla. Osiedle ma 20-30 tysięcy ludzi. To by się robił szum. No to partia nie pozwoliła. Proste. To samo dotyczyło domów. Końcu lat 60., na początku lat 70. weszła tak zwana wielka płyta. Tam te żurze pokazowe, umysze i tak dalej. I w Gdańsku był taki lekarz, doktor Pucek, który zaczął badania i stwierdził, że to jest wszystko rakotwórcze, że tu nie ma nic, co może być tym. No i te badania tak się posunęły. Jego wezwano do Komitetu Wojewódzkiego, to już był 78 rok czy 9. No i na zawał zaraz po takiej rozmowie padł. Przyszedł stan wojenny, 80 rok, niby wolność, potem stan wojenny. Już nikt nie ruszył tematu zatrutych domów. A one są, przecież stoją. To nie wywietrzało. To jest ciągłość cały czas. To nie ma tak, że coś, wie pan. Formaldehyd jest rakotwórczy, wiadomo to od 1876 roku, bo Percival Pott opublikował na ten temat pracę, tak zwane raku kominarzy. Mówię pan, dlatego u nas się nie uczy historii, bo inaczej by to wszystko wychodziło. O to im chodzi. Nie ma instytucji państwowych. Instytucje państwowe reprezentują koncerny City of London Corporation. I one pilnują tylko wyłącznie, żeby rozmazać, jeżeli coś się zacznie tutaj wylewać, to trzeba to rozetrzeć, żeby tego nie było widać. No i wszystko jest zgodne z normami. Niech pan zobaczy. Ja wydałem chyba w 92 czy 4 roku, już nie pamiętam, ale możemy to sprawdzić, książkę na temat skażeń. I porównałem normy obowiązujące w różnych krajach. Różnica nieraz była 100 razy. To jak to? Tu jest 100 razy mniej, tu jest 100 razy więcej i wszystko jest normą? Fluor. Norma dopuszczana w Polsce jest 1,5 mg. W Stanach Zjednoczonych obniżyli w zeszłym roku do 70 mg. Znaczy 0,7. A skażenie, które powoduje uszkodzenie tarczycy czy trzustki, to jest 0,3. No jak? Wszystko jest normą. Dioksyny. W Stanach Zjednoczonych jest 1/10 000 chyba. W Europie jest 0,01. A WHO stwierdziło, że 4. No i oczywiście handel międzynarodowy odbywa się na podstawie norm WHO, czyli 4. Mówię panu, to wszystko jest do wyjaśnienia. To nie potrzeba żadnych tam światów tworzyć. Cały zysk z Polski, dlaczego w ogóle istnieje Ministerstwo Zdrowia? No nie ma żadnej racji bytu. Wystarczy tak zwany główny inspektor sanitarny, który sprawdza. A Ministerstwo Zdrowia to jest tylko i wyłącznie twór, który operuje olbrzymimi pieniędzmi, żeby je przelać do prywatnej kasy. I pan zobaczy, pieniądze formalnie zbiera ZUS. Czyli ministerstwo do tego nie jest potrzebne. Wydaje NSZ. To po co tu jest ministerstwo? Czuwają nad jakością izby lekarskiej, a nad sanitarniatem główny inspektor sanitarny. Gdzie pan tu widzi ministerstwo?
No ale ministerstwa to są politycy, którzy mają dostęp do łatwego pieniądza i mogą go przelać z tego worka publicznego do prywatnej kieszeni takiego lub innego koncernu. Wpływa powiedzmy 100 miliardów, na zdrowie idzie 70, ale ministerstwo ustala tak zwane programy, gdzie na przykład wolno dawać taki czy inny lek, a ten lek, na przykład chemioterapię, a to powoduje uszczuplenie budżetu o tam powiedzmy 20 miliardów, które płyną do tej firmy, która miała dostać. A to, że ileś tam ludzi umrze, kogo to kurwa obchodzi? Na tej zasadzie działa ministerstwo. Nie ma żadnego, mówię, punktu zaczepienia, żeby istniało coś takiego jak Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska. To są sztuczne twory, które nie mają nic do powiedzenia. One mają tylko być buforem pomiędzy rządem a społeczeństwem. Czyli jak społeczeństwo zaczyna się burzyć, bo tam jakaś fabryka zaczęła śmierdzieć, no to w ten czas minister przychodził, nie macie co się lękać, tu wszystko jest dobrze, mamy badania, które wykazują i tak dalej. No i ludzie, no pan minister powiedział, to się rozchodzą, nie? Proszę zauważyć, w średniowieczu, czy tam w pierwszej Rzeczypospolitej, jak był bogaty chłop, no to budował krzyż na rozstajach albo kapliczkę. Jak był bogaty mieszczanin, to budował kaplicę lub tam jakąś fundację zakładał i tak dalej. A od 50 lat, jak mamy tych nowobogackich, to który z nich zrobił coś dla sąsiadów? Wiesz, Anisz, jedyną, którą wiem, że robiła, to była Violetta Vilas, która ufundowała stypendium dla najlepszego tam śpiewaka przez ileś lat w Paryżu. Ale to jedyna istota. I co się z nią stało? No zmarła w samotności, strasznie tam zaniedbana. A normalnie żaden z tych tak zwanych wielkich, z tej listy 100 czy tam 200 najbogatszych, nic nie zrobił. Rzekomo przekazuje pieniądze na biednych, ale komu przekazuje? Założonej przez siebie fundacji. Takim cwaniakiem jest Bill Gates. Bill Gates rzekomo dorobił się na komputerach Microsoft. A teraz się zajmuje handlem szczepionkami. Na czym polega problem? Ano na tym, że produkcja szczepionki kosztuje 2-3 centy. A on ją sprzedaje do WHO za 2,5 dolara. A na wolnym rynku sprzedaje za 11-15 dolarów. Czyli jak mu wolny rynek nie kupi wszystkiego, co wyprodukowali, no to idzie to do WHO jako całość, no i tak ma 10-krotne przebicie. No i potem musi szczepić przymusowo murzynów, no bo kto inny się da. Nie mówiąc o tym, że to samo nazwisko, tylko Robert Gates, jest sekretarzem obrony w Stanach Zjednoczonych od 4 kadencji. I to jest w tym samym czasie, kiedy powstał Afrika.com, czyli specjalny wydział, czy jak to nazwać, departament do obsadzenia Afryki. Czyli specjalne jednostki wojskowe, które mają prawo tam działać w Afryce. Proszę zobaczyć. W Polsce wybory, to znaczy inaczej, teoretycznie wybory mają być bezpośrednie, jawne i demokratyczne, tak? No dobrze, ale jak to zrobić, kiedy nie głosujemy na wyborcę konkretnego posła, tylko na listę? W Polsce są tylko listy. A kto listę układa? No ci, którzy są tam w tej partii na czele, czyli właściwie przewodniczący plus jego dwóch, trzech kolegów. Czyli w tej chwili liczba osób ustalających posłów jest mniejsza niż była za czasów komuny. No bo w komunie to były jeszcze te komitety miejskie, wojewódzkie i tak dalej, czyli liczba tych osób, które miały wpływ na ustalenie listy, była większa znacznie. Teraz w całej Polsce może 30 osób ustala, kto będzie posłem, a kto nie. To jakie to są bezpośrednie? Mało tego. Jeżeli ja sam chcę startować, to mnie wolno, już nie pamiętam tam ileś, 20 tysięcy mieć tylko na wybory. A jeżeli to jest no partia, czy jakaś tam większa grupa, to może ileś milionów wydać. Dlaczego, jeżeli posłowie mają być z danego regionu, to ja muszę zarejestrować w całej Polsce listę? To jest bzdura. Jeżeli poseł ma być z danego regionu, no to wystarczy, że ma podpisy tego regionu i powinna być jakaś, jakby to nazwać, równość finansowa.
A nie, że ten, który zarejestruje w całej Polsce, to ma od razu preferencje w stosunku do mnie. Na jakiej podstawie? Proszę zauważyć, jak fikcyjni są nasi posłowie. Są przypadki, że przychodzi do Sejmu nie mając matury, kończy Sejm i jest nie tylko matura, ale wyższe studia skończył. Jak? Poseł to ma być tylko, żeby się nazywało, że głosowali. Ale jeżeli dociekliwy dziennikarz zada pytanie, czy pan głosował i czym się pan kierował, to każdy odpowiada, ja głosowałem, bo tak było polecenie partyjne, bo ja nie zdążyłem przeczytać ustawy. To jak on nie zdążył przeczytać, to jak on może wiedzieć, na co głosował? A on reprezentuje nie partię, czy nie ten, tylko dany okręg. Proszę zobaczyć, poziom generalnie merytoryczny posłów jest tak niski, że oni nawet nie wiedzą, co w danym rejonie trzeba zrobić, żeby poprawić sytuację zdrowotną chociażby. Ich to nie interesuje. Jeżeli weźmiemy znowuż historię, to od 1772 roku, a tak naprawdę od 1596, czyli od wejścia Wazów na tron Polski, straciliśmy samodzielność jakąkolwiek. Awansowali tylko i wyłącznie ci, którzy byli posłuszni obcym zleceniodawcom. Proszę przypomnieć sobie, że tak zwany Order Orła Białego został ustanowiony przez Sasów, a nie przez Polskę. W 1692 roku powstał pierwszy Order Orła Białego. Jakim cudem Piłsudski, rzekomo polski namiestnik, powrócił do tego symbolu? Order ten można było sobie kupić za Sasów za 10 tysięcy złotych, a za Poniatowskiego już 100 złotych tylko kosztował, bo sprzedawał na prawo i na lewo, bo potrzebował pieniądze. Generalnie ten sam order potem rozdawała Katarzyna i wszyscy carowie moskiewscy. Nie ma nic takiego. My nie mieliśmy od 300 lat żadnej samodzielnej polityki, żadnej samodzielnej reprezentacji politycznej. To, co u nas było, to było tylko i wyłącznie, jakby to nazwać, figurantami Zachodu. Nikt inny. Mówi się, że na przykład Adam Czartoryski był ministrem, powiedzmy, spraw zagranicznych carstwa moskiewskiego, nie przy Aleksandrze. No ale to nie był Polak, to był syn Repina. Jak się urodził, to książę Czartoryski kołyskę pełną kwiatów 6 hajdukami w Liberii Czartoryskich przesłał do pałacu Repnina, mówiąc mu, że mu się syn urodził. Wszyscy wiedzieli, że pani Czartoryska jest cichodajką, która pójdzie z każdym do łóżka, który dobrze zapłaci. To jest powszechna informacja w tamtym czasie. Są pamiętniki jej, która opisuje, jak to pan Repnin był w niej zakochany, że aż do Paryża jeździł. I jest list Repnina do carycy, do Katarzyny, którym wyjaśnia, że wypełniając polecenie waszej cesarskiej mości, udałem się w podróż jako kochanek pani Czartoryskiej, wypełniając misję, którą mi powierzono. Pisze otwartym tekstem, nic nie ukrywa. Ale Czartoryscy nie mogli powiedzieć, że mają kurwę w rodzinie i zaczęli to obwijać bawełnę. Są pamiętniki hrabiego Leslie, który też sypiał z panią Czartoryską i tak był zmęczony, że w końcu uciekł, bo już nie mógł wytrzymać. A na starość stała się dewotką, która tam ogród biologiczny otworzyła w Puławach. Jak już nie mogła używać narządu, który całe życie eksploatowała. Nie ma żadnych dowodów, że cokolwiek w ciągu tych 300 lat zrobiono dla dobra Polski. Przecież wplątanie nas w wojny północne tak zwane, czyli Szwecją czy z Rosją, było bez sensu. Przechodziły wojska jednej i drugiej strony, brały rekruta jak chciały i zubożenie było straszne w sensie biologicznym. Wszystkie powstania polskie były zrobione przez służby zachodnie.
Żadna nie było dla Polski potrzebne. Wszystkie robiło City of London Corporation. One tylko miały zysk. Przewrót majowy był zrobiony przez City. No to jak, to, gdzie tu jest miejsce na powstanie jakiegokolwiek samodzielnego rządu? To Stoltzman, Dickman to byli Polacy? Nic się nie zmieni, dlatego że nie ma możliwości przekazania informacji i prowadzenia edukacji. A ich nie ma prowadzenia możliwości edukacji. Jeszcze proszę zobaczyć, do 80. lat to było poczucie więzi narodowej. My, oni. A w tej chwili jest fura, komura i skóra. Jest grupy interesów. Zrobią coś, co daje zysk, a tydzień później już się nie znają. No jeżeli tak jest, to praktycznie nie ma możliwości stworzenia organizacji, która by była w jakiś sposób poza służbami. A jeżeli nie ma takiej organizacji, to jak można coś zrobić? A jeżeli powstaje, to tam są służby, a jeżeli są służby, no to wiadomo, że już jest rozpracowany teren. No mówię, najlepszym przykładem, że jesteśmy całkowicie resztkowym państwem, takim figurantem tylko, jest sprawa decyzji czy rozporządzeń podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Z jednej strony ma działać w oparciu o istniejące prawo, ma działać w oparciu o istniejącą wiedzę medyczną, a z drugiej sobie znanymi kruczkami powoduje, że pewnych rzeczy nie możemy robić, a inne musimy robić. Nie możemy na przykład stosować jako jednej z dziedzin homeopatii, bo rzekomo jest nienaukowa, mimo że takich prac nie przeprowadzono, a z drugiej strony musimy prowadzić przymusowe szczepienia dzieci, które powodują nowotwory i bezpłodność, bo rzekomo są naukowe, ale takich prac z kolei nie ma. To jest ta porąbana logika. Proszę zauważyć, do lat 80. uważaliśmy, że leczenie wyrostka robaczkowego jest bezwzględna operacja. A teraz już twierdzą nie, że to antybiotykiem trzeba leczyć. Tak samo ośrodki akademickie. Mało tego, do lat 90. uważaliśmy, że dawka tomografii komputerowej to jest dopuszczalna dawka napromieniowania 5-letnia, a w tej chwili onkolodzy stosują 4-5 badań w ciągu roku. Czyli 25-letnią dawkę dostaje w ciągu roku i potem się dziwi, że on umiera na nowotwór. Wszyscy wiedzą, że promieniowanie jonizujące powoduje nowotwory. No to na jakiej podstawie co 3 miesiące robi się TK? I wszystko jest podobno zgodne z procedurami. Dawniej było badanie OB. Badanie OB było metodą sedymentacyjną, czyli naturalnie krwinka opadała. Co teraz zrobiono? Zastosowano wirówki. Wirówka powoduje, że krwinka przesuwając się nagrzewa, a jak się nagrzewa, to zmienia ładunek. Opadanie metodą sedymentacyjną było na zasadzie różnicy ładunków. To powodowało opadanie. A jak się nagrzewa, to się zmienia ładunek, czyli automatycznie wynik jest do wyrzucenia. No i mamy teraz chorego, który ma nowotwór zaawansowany i tak dalej, a OB ma prawidłowe. I nikt nie kojarzy tego, że to właśnie głupia metoda laboratoryjna spowodowała. Były kiedyś badania, laboratoria istniejące przy przychodniach medycyny pracy i te pozamykano, a nie otwarto żadnych innych. O ile wiem, jedyne laboratorium na szeroką skalę, które badało ołów, to było w Legnicy. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska pani doktor, ale to jedyna kobieta, która doprowadziła do tego, że było laboratorium i badano ten ołów. W żadnym innym mieście w tym nie badano ołowiu. A benzynę bezołowiową mieliśmy przecież bez niczego. Nam cały czas się mówi, że to Niemcy mieli broń chemiczną i tak dalej. Nieprawda. Rosjanie mieli 10 razy więcej na naszym terenie. I nie wiadomo, nie ma żadnych pokwitowań, żeby wwieźli ją i tak dalej. Jest duże prawdopodobieństwo, że zatopili w zatoce. Proszę pana, jeżeli Rosjanie w 1946 roku, chyba tak, potrafili zatopić barki z robotnikami stoczniowymi, którzy strajk zrobili? Cisza, nikt nie mówi, niech pan zobaczy. Nikt nie podnosi tematu. Chyba najlepiej świadczy, co jest to, nie?
Pierwszych, których potopili, to byli nasi żołnierze 10. Dywizji Syberyjskiej w liczbie 5700 zatopionych na Morzu Japońskim. Jak Czesi zdradzili i nie dostarczyli im amunicji, no to musieli się poddać. Tam doszło do olbrzymiej walki na bagnety. Okazało się, że tam nie było żadnego zdrowego z tych, którzy się poddali. Wszyscy byli ranni, bo tak się bronili. No i ich wszystkich wzięli na barki i zatopili w Morzu Japońskim. I co cisza do dzisiaj. I teraz niech pan zobaczy, że to jest ciągłość edukacji. To zrobił rzekomo ten zły komunizm i tak dalej, nie? No a teraz mamy ten dobry rząd. To dlaczego o tym się nie mówi? No bo ja rozumiem, komuniści nie mogli mówić, że sami zatopili, nie? To logiczne. Ale dlaczego ten dobry rząd nie mówi? Ma pan odpowiedź, to jest wciąż ciągłość, że tak powiem, edukacji. W Anglii było 6 obozów koncentracyjnych dla polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Komuniści nie ruszyli tematu. Dlaczego? Przecież to był argument nie do odparcia, że o, ten kapitalizm, który własnych waszych żołnierzy, swoich sojuszników niszczył i tak dalej. No, można było hece rozpętać jak cholera, nie? Nie wolno było ruszyć. No teraz to wiadomo, że nie można, bo teraz to są przyjaciele. Na Morzu Białym 7,5 tysiąca polskich policjantów. To się tak mówi, bo to było ten, ale to byli ludzie, którzy pracowali kiedyś w policji, a nawet już byli na emeryturze. To ich potem brano z domów, czyli po prostu policjantem trzeba było mieć maturę, czyli rodzaj, zginęła polska inteligencja. I o to chodziło. Generalnie w tych mordach tak zwanych katyńskich zginęło 75% polskich profesorów, 56% polskich lekarzy, 26% polskich inżynierów i 28% polskich nauczycieli, albo odwrotnie, bo tutaj się mylę zawsze. I dlatego jak to przyszło potem po 45 roku, 44, no to ta edukacja była taka, jak była, że po 5 latach szkoły zostawał profesorem, nie? Nie matura, lecz chęć szczera. I stąd stworzono później ten w latach 60. SN-y, bo nie było nauczycieli. No bo jak wymordowali, to jak mieli dać? To było w ten czas logiczne, bo to jakoś trzeba było stworzyć, nie? Tylko proszę zauważyć, że po SN-ach potem były dopiero, chyba w latach 70. dopiero te magisterskie studia. Czyli pod koniec lat 60. wprowadzono magisterskie studia dla tych, kto chcieli, żeby przejść. Tak samo było z felczerami. Po wojnie, czy w czasie wojny, była masa felczerów. No i potem dano im możliwość, że jeżeli nie przekroczył 35 roku życia, to może skończyć studia medyczne. No i kończyli te studia medyczne i zostawali lekarzami, nie? Albo też do emerytury. No ale w tej chwili poziom edukacji na akademiach medycznych jest taki, jak był dawniej felczerski. Tylko, że felczer miał dużą ilość praktyki zawodowej, a ci teraz nie mają nic. To jest tylko i wyłącznie sprawa związana z interesem. Leki były zawsze. Na przykład, obecnie nie stosuje się takiego preparatu jak digoksyn, naprasnica. No ale naprasnicę w każdym ogródku można mieć i można sobie robić herbatki i doskonale wzmacniać serce. To było znane od 2000 lat. A teraz zamiast tego zrobiono tabletki. A teraz wycofano nawet te tabletki i podaje się beta-blokery, które akurat nie powinny być stosowane w dużej części chorób serca. To samo dotyczy całej masy tak zwanych operacji kardiochirurgicznych. Te wszystkie stenty czy bypassy to jest lipa z punktu widzenia hemodynamiki. O wiele lepszy efekt osiąga się podając strofantynę G. Strofantyna to jest konwalia, to jest też lek roślinny. Ale w Polsce nie wolno go mieć. Kiedyś był, jeszcze w latach 80. można było normalnie na receptę wypisać strofantynę. No a teraz nie, bo strofantyna jest tania. Nie wiem, tam 100 zł mniej więcej koszt leczenia miesięczny. A operacja to jest 20-30 tysięcy. Co daje większy zysk producentowi. I dlatego wycofano w latach 80. strofantynę, a w latach 90. wprowadzono te wszystkie bypassy i stenty. To jest typowa medycyna rockefellerowska. To trzeba robić, bo nic innego nie ma prawa działać. Bo ja tak chcę. DCA stosuje się od
2000 chyba drugiego roku na tak zwane nowotwory mózgu, glejaki, nowotwory piersi i tak dalej. Wszędzie, tylko nie w Polsce. Dlaczego? Bo DCA się nie dało opatentować, bo jest powszechnie znane. I dlatego w Polsce stosuje się chemię, która niszczy człowieka. Średni czas życia po chemii to jest 3,5 roku, a bez chemii to jest 13,5 roku. Ale u nas jest procedura, czyli się wszystko robi według tego, co ministerstwo ustaliło, mimo że to prowadza do depopulacji, bo przyspiesza zgon. I nie ma możliwości, jeżeli pacjent po obojętnie jakiej operacji nowotworu zawsze dostaje chemię, mimo że to jest niepotrzebne, bo i tak przeżycie dotyczy tylko tych, którym wycięto całości guza. Jeżeli nie wycięto, to chemia niszczy i wiadomo dlaczego niszczy, bo to jest już opracowane i udowodnione. I wszyscy o tym wiedzą, z wyjątkiem polskich onkologów. Nie ma nic takiego jak marihuana medyczna czy niemedyczna. Są konopie. I konopie do lat 50. chyba drugiego roku były uznawane normalnie za lekarstwo. W całej masie chorób. Typu jaskra, typu nowotwory, typu środki przeciwbólowe, antydepresyjne i tak dalej. I to jest znacznie bardzo tanie. Stworzono sztucznie pojęcie marihuana medyczna, żeby uzasadnić możliwość sprzedaży leków. Różnica polega na zawartości tych substancji czynnej z 3% do 5% chyba. No ale co to dla mnie za różnica, 3 czy 5%? Normalnie powiedzmy biorę 3 listki, a tak bym musiał wziąć 5 listków, żeby tą samą ilość dostać w herbacie tego naparu. I to wszystko. Padaczka lekoporna, to wszystko działa, znaczy idzie na marihuanę, czyli można to leczyć no, zwykłą rośliną rosnącą w doniczce. Proszę zauważyć, jakie głupoty minister Radziwiłł wypowiada. Nie ma żadnej marihuany leczniczej w Polsce, nie będzie, będziemy mogli ją sprowadzać. A w tym samym czasie jego odpowiednik, minister zdrowia Izraela, twierdzi, że mało tego, robi, to już 10. było w tym roku, międzynarodowe kongresy, które pokazują możliwości medycznego stosowania marihuany, czyli szkolenia robi dla lekarzy, a minister Kanady nie tylko mówi, że marihuana może być w celach rekreacyjnych sprzedawana normalnie i każdy może mieć w domu, ale jeszcze twierdzi, że nie może być coś takiego, że głupie przepisy nie ratują ludzi. No to kto tu jest mądry? U nas jest dziwna sprawa. Jak mówiłem, nie matura, lecz chęć szczera, czyli facet, który nie ma żadnego dorobku naukowego z danej dziedziny, czy publikacji żadnych z danej dziedziny, bo to jest miara tego, czy on coś robi, czy nie, po dostaniu się na szczebel administracyjny decyduje o nauce. To samo było przecież za czasów komuny. Jakiś szef awansował na, o, prosty przykład, ministrem od atomu w pierwszym ministerstwie w 1962 roku był facet, który był poprzednio Krawcem. I nikomu to w Polsce nie przeszkadzało. Cała Akademia Nauk chyliła głowy, bo pan minister Krawiec, ciężki z zawodu, pan Bili przychodził na spotkania. To jasno wskazuje, jaki jest poziom tej nauki w Polsce, jeżeli Krawiec może rządzić fizykami. No, nie da się ukryć. Krawiectwo to jest fizyczna robota. Proszę zauważyć, kogo wybierano na ministra oświaty. Pani Szumilas, nauczycielka wiejska z jakiejś tam szkoły Podlasia. No jakie ona mogła mieć horyzonty edukacyjne? Pan Gertych, prawnik zawodu. Pierwsze co zrobił, to przyznał się publicznie, że on nie lubił matematyki, w związku z tym matematyka nie będzie potrzebna na maturze. I przez kilka roczników, czy kilkanaście nawet, nie było egzaminu na maturze z matematyki. A przecież matematyka to jest logika. Nie może posługiwać się logiką, nie znając matematyki. No a u nas kilkanaście roczników pozbawiono matematyki. Uważano, że wszystko w porządku. Pan Handke, profesor z AGH, zlikwidował, to znaczy wprowadził te synobusy, rzekomo dzieci miały się dowożone być do szkół, które mają lepsze wyposażenie. No idiotyzm zupełny. Jeszcze w 1792 roku, trzecim, jak wybuchło powstanie Wandei, to pierwszy postulat powstańców to było, że przywrócić króla, a drugi, że w każdej parafii musi być szkoła.
bo dziecko musi nie tylko się uczyć, ale i pomagać rodzicom. W związku z tym nie może tracić czasu na przejazdy. A 200 lat później pan minister, profesor o tym nie wie. No to jak to może być? Na tym polega edukacja. Nie mówiąc o tym, że takie głupie wypowiedzi, że nie trzeba czytać lektury, tylko wystarczy bryk albo film zobaczyć. No przecież to jest już, trudno to nawet określić, jaki infantylizm. Ale dlatego tacy ludzie dostają tytuły profesorskie. Co my możemy zrobić jako społeczeństwo? Na razie jeszcze możemy zrobić dwie rzeczy. Poszukując starych książek, fotografować je i umieszczać w internecie wszystko jedno na swoich stronach albo przysyłać do ludzi, którzy się tym zajmują. Bardzo chętnie takie książki zobaczę w takiej wersji elektronicznej. Ci natomiast, którzy otrzymają taką wersję, to wykonywać należy kserokopię i oprawiać sobie w domach. Wszystkie, szczególnie książki historyczne, historyczno-polityczne, wydane przed I wojną światową. Bo to jest jedyne źródło tego, co naprawdę było. Wszystko, co było wydawane już po 1944 roku, to już jest propaganda, bo była cenzura. A wiadomo, że cenzura puszcza tylko poprawne polityczne pozycje. Czyli cyfryzacja książki takiej, powiedzmy, 100-200-stronicowej, to jest 20 minut. Dzisiaj przy aparatach komórkowych, to znaczy inaczej. Każda komórka, szczególnie te tam, jak one się nazywają, smartfony, mają na tyle dobre obiektywy i zdolność rozdzielczą, że dosłownie to jest 15 minut, żeby sfotografować książkę 100 czy 200 stronicową. A potem zaraz wrzucić należy to w internet i po sprawie. To, co powiedziałem kiedyś. 100% ludzi posiadło w Polsce umiejętność czytania i pisania. 98% ludzi nie wie, w jakim celu.